Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Dzisiaj omówimy Bitcoina w długim, w krótkim i w średnim terminie. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, ale na samym początku informacja od Gary'ego Genslera, czyli przewodniczącego amerykańskiej SEC, czyli Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. I tutaj w wywiadzie wypowiedział się na temat Bitcoina i na temat altcoinów, sugerując, że w zasadzie wszystkie altcoiny są zabezpieczeniem, czyli po angielsku security, co by oznacza że podchodzą pod regulację seku. I tutaj czytamy wszystko, inne niż Bitcoin można znaleźć na stronie internetowej. Można też znaleźć grupę przedsiębiorców, którzy mogą założyć swoje podmioty prawne w rajach podatkowych za granicą lub mieć fundacje. Mogą to załatwić sprawnikami, aby próbować arbitrażu, utrudnić jurysdykcji i tak dalej, ale innymi słowy, za tymi kryptowalutami stoją ludzie, którzy stosują różnorodne i prawne nieprzejrzyste mechanizmy, ale na najbardziej podstawowym poziomie próbują promować swoje tokeny i przyciągać inwestorów. A Bitcoin, no, ze względu na swoją wyjątkową historię, i to również mówi Gary Gensler, i historię powstania zasadniczo różni się pod tym względem od innych projektów kryptograficznych. Po takiej wypowiedzi, niewątpliwie Bitcoin ma szansę na wzrosty w stosunku do altcoinów, ale czytamy dalej. W gruncie rzeczy, mówi Gary Gensler, te tokeny są papierami wartościowymi, czyli altcoiny, ponieważ po środku znajduje się grupa, a opinia publiczna oczekuje zysków w oparciu o tę grupę. Twierdzenie natomiast, że inwestorzy kryptograficzni mają nadzieję na zysk w oparciu o wysiłki tych pośredników i w podobny sposób, w jaki akcjonariusze spółek publicznych mają nadzieję, że ich inwestycje z czasem wzrosną, ma kluczowe znaczenie, no i tutaj właśnie kluczowe znaczenie według Genslera to. Ma, że z prawnego punktu widzenia są to faktyczne transakcje na papierach wartościowych, te altcoiny. Tutaj się wypowiadało o altcoinach. I w związku z tym, według Genslera, większość altcoinów, w zasadzie wszystkie, podlegają pod jurysdykcję SEC. No i dlatego Bitcoin w stosunku do altcoinów po takich wypowiedziach ma prawo na wzrosty. No i zwróćcie uwagę. Analizy Twitterowe, które znacząco się od siebie mogą różnić, przejdźmy przez kilka tych analiz, po to, żebyście mieli taki pogląd na to, co myślą inni na rynku. Na samym początku analiza sugerująca długoterminowy trend spadkowy Bitcoina, gdzie dobijamy już do poziomów, w których historycznie, gdy się od nich odbijaliśmy. To były bardzo mocne wzrosty na bitcoinie, ale jeszcze według tej analizy mamy tutaj przestrzeń, żeby do tych poziomów dopiero dojść. Kolejna analiza wskazuje na wskaźnik, który jest na historycznie niskich poziomach i po tych historycznie niskich poziomach, w szczególności w roku 2015, wychodziliśmy bardzo wysoko na wzrosty. Kolejna analiza pokazuje wzrosty bitcoina z cyklu na cykl dziesięciokrotne i w związku z tym, że te dziesięciokrotne wzrosty teoretycznie mogłyby się powtórzyć, to w 2025 roku poziom 500 tysięcy dolarów za bitcoina według tej analizy jest... Prawdopodobny. Natomiast ta analiza pokazuje SP500, który się umacnia i w związku z tym też Bitcoin może się umacniać, natomiast dolar może spadać. Ta analiza pokazuje trend spadkowy, SP500, z którego SP500 właśnie niedawno, kilka tygodni temu się wybiło, podobnie i Bitcoin, natomiast dolar trend wzrostowy, przez który się przebił. W związku z tym jesteśmy teraz na poziomie oporu dla dolara i poziomu wsparcia dla SP500, co może ciągnąć do góry bitcoina. No i teraz przechodzimy do krótkoterminowych analiz. Na początek analiza sugerująca dojście bitcoina potencjalnie przed wzrostami do 30 tysięcy dolarów do poziomu 21,5 tysiąca. Dolarów. Natomiast ta sugeruje poziom 22300 dolarów przed wybiciem w kierunku 30, 26 i tysiącach dolarów. Natomiast ta analiza wskazuje na rozpoczynający się średnioterminowy trend wzrostowy i dojście mniej więcej do poziomu około 22 tysięcy dolarów przed wzrostami w kierunku 26-27 tysięcy tysięcy dolarów. Natomiast ta analiza wskazuje jeszcze na zejście do poziomu około 20 800, jeżeli nie przebijemy poziomu 24 tysiące dolarów. 24 tysiące dolarów jeszcze nie zostało przebite. Bitcoin około 23,5 tysiąca dolarów. Natomiast ta analiza zupełnie, zupełnie inaczej wskazuje na dojście no, być może do około 24 tysiące dolarów, ale później powrót w okolice 13 900 dolarów. Także widzicie, analizy techniczne znacząco się potrafią od siebie różnić. Analitycy jedni widzą po liniach bitcoina wzrosty, inni widzą po liniach bitcoina spadki. No a co tak naprawdę się wydarzy? Oceniamy to zawsze, staramy się oceniać nie na podstawie tylko wykresu, ale na podstawie danych. Wykresy właśnie mogą być różne, ponieważ tutaj nawet ten analityk wskazuje na to. A co jeżeli tym razem będzie inaczej? Czyli co jeżeli nie przebijemy tutaj tego poziomu wsparcia? Nie, 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 nie odbijemy się od tego poziomu wsparcia, tylko przejdziemy tutaj właśnie niżej. No i w związku z tym obserwujemy dane. I pierwszymi takimi danymi są halvingi Bitcoina, ale o tym zaraz będziemy mówić, ale przede wszystkim Bitcoin. W stosunku do Nasdaqu i w stosunku do inflacji w Stanach Zjednoczonych doszliśmy minus 86% od all-time high do lowów, czyli do. Botomów Bitcoina do dołków Bitcoina w 2015, minus 85% od szczytów do dołka Bitcoina w roku 2018 i minus 84%, czyli o 1% jeszcze mniej w kolejnym cyklu, który jest obecnie. To jest Bitcoin Purchasing Value Index, który stworzyliśmy dla Was, czyli bitcoin dzielony przez wartość na zdachu w stosunku do dolara i dzielony przez inflację w Stanach Zjednoczonych. Od poziomów tych dołków bitcoin już praktycznie nieustannie rósł. To jest jedna metryka, kolejna natomiast pokazuje inflację w Stanach Zjednoczonych, czyli niebieski wykres i stopy procentowe, które wiadomo, wiadomo, rosły, ale inflacja, zwróćcie uwagę, zaczęła spadać. Podobno stopy procentowe mają zamiar podnieść FED na poziom około 5,5-5,25% w ciągu najbliższych miesięcy. Jeżeli tak by się wydarzyło, to jeszcze niewielkie wzrosty nas mogą czekać, ale być może ta inflacja zacznie rzeczywiście gdzieś tutaj się normować. Jeżeli tak by się stało, no to wtedy dolar nie miałby łatwego okresu. Dolar prawdopodobnie by spadał na wartości w stosunku do innych walut, natomiast bitcoin rzeczywiście mógłby się umacniać. No i tutaj i przechodzimy dalej do global liquidity, czyli globalnej podaży pieniądza. To jest podaż pieniądza, czyli ta zielona linia światowa, która. Pokazuje nam, jak dużo pieniądza jest w obiegu względem 14 największych gospodarek światowych, a z tego wskaźnika zielonego wyciągnęliśmy również stochastik RSI, który pokazuje nam niskie poziomy, które przebijaliśmy tę zieloną linię. I za każdym razem, gdy przebijaliśmy tę zieloną linię, zwróćcie uwagę, co wtedy działo się z Bitcoinem. Bitcoin niesamowicie rusł. No i pytanie, czy tak będzie i tym razem? Warto zwrócić uwagę, że ten stochastik RSI jest wyciągnięty nie z ceny bitcoina, ale z Global Liquidity Index, który stworzyliśmy na podstawie największych światowych banków centralnych. Natomiast krótkoterminowo zawsze szukamy Wskazówek na przykład wzrostów w rezerw bitcoina na giełdach spot i czekamy na jeszcze większe wzrosty, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć dużo większe spadki. Czekamy również na wybicie wskaźnika LTHS OPR, który swoją drogą już niedawno wybił, a po takich wybiciach zazwyczaj spadki bitcoina w przeciągu 2-3 tygodni były na poziomie kilku, kilkunastu, nawet 20%. Procent w przeciągu dwóch-trzech tygodni, a do tej pory Bitcoin spadł zaledwie o około 5% od wybicia tego wskaźnika. Czy to oznacza, że na pewno będziemy widzieć w ciągu najbliższych 2-3 tygodni jeszcze spadki Bitcoina. Na pewno to nie oznacza, natomiast statystyka na to wskazuje. Co dalej? Dalej mamy wskaźnik, który pokazuje Open Interest i ze wskaźnika Open Interest, czyli tego niebieskiego, wyciągamy stochastik RSI, czyli ten wskaźnik, który pokazuje nam wyższe poziomy i te wyższe poziomy. To są momenty, gdzie Bitcoin do tej pory miał dosyć dobre momenty na sprzedaży. To nie były zawsze idealne momenty na sprzedaży, ale zwróćcie uwagę, w większości sytuacji to były bardzo dobre momenty na to, żeby sprzedać Bitcoina i po jakimś czasie odkupić go nawet całkiem dużo niżej. Czy to oznacza, że i tym razem możemy spodziewać się tego, że rynek jest trochę. Przewartościowane, przehypowane i za 2-3 tygodnie bitcoin będzie nieco tańszy? Być może tak, na to wskazują statystyki, ale pamiętajcie, to nie znaczy, że tak będzie i tym razem. A kolejny wskaźnik, kolejna metryka to jest Bitcoin Stablecoin Reserve Ratio, czyli ta żółta, czyli podaż bitcoinów na giełdach w stosunku do podaży stablecoinów na giełdach, w stosunku do ceny bitcoina. I z, tego, z tej metryki wyciągamy wskaźnik Stochastic RSI, również, który Czterokrotnie w przeszłości wybijał nam wyższe poziomy i za każdym razem, gdy te wyższe poziomy były wybite, bitcoin można było go kupić w przeciągu 2, 3, 4 tygodni o kilkanaście, kilkadziesiąt procent taniej. I czy tak będzie i tym razem, bo wypiliśmy właśnie ten wyższy poziom. Oczywiście tak może się wydarzyć. Statystyka tak mówi, ale to nie znaczy, że tak się wydarzy. Jedyne co możemy sobie zadać, jakie pytanie możemy sobie zadać, to czy gramy pod tę statystykę? Czy gramy pod swoje analizy? I kolejny wykres na samym końcu, już wskazuje na wzrosty bitcoina przed halvingiem. My jesteśmy na ten moment na 58 tygodni przed następnym halvingiem, i jeszcze po halwingu do szczytu, to zwróćcie uwagę. Jak wyglądały wzrosty bitcoina w takich okresach? To były kolosalne wzrosty. Ostatni był najmniejszy o 1000%, wcześniejszy o 8000%, a wcześniejszy o 29000%. Jeżeli historia miałaby się tutaj nie powtórzyć, ale zrymować, to potencjalnie zobaczylibyśmy wzrosty być może mniejsze niż 1000% do następnego topu, być może na przykład 300%, być może 200%, być może 500%, albo być może tylko do 60 tysięcy dolarów. Ale zwróćcie uwagę, niemniej jednak, cokolwiek byśmy tutaj analizowali, to widzimy, jeżeli mielibyśmy nałożyć te poprzednie wzrosty na obecny przyszły wykres, to moglibyśmy zauważyć, że Tutaj potencjalnie szykuje się całkiem spora fala wzrostowa w przeciągu najbliższych 3, 4, 5 miesięcy, być może podchodząca pod 40 nawet tysięcy dolarów. I z różnymi perypetiami oczywiście mogą być tutaj odreagowania, według tych predykcji mogą być wzrosty, a później odreagowania mogą być natychmiast wzrosty. No niemniej jednak w długim terminie te wzrosty wcześniejsze sugerowałyby nam na właśnie wzrosty i późniejsze. Jak to można analizować od strony psychologicznej, to tak, że jeżeli większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co było wcześniej, to być może inwestorzy teraz zaczną się ustawiać bardzo szybko pod tego taniego bitcoina, powodując bardzo szybkie, gigantyczne wzrosty, być może nawet pod 60 tysięcy dolarów, później gigantyczne spadki znowu do 30 tysięcy dolarów, i dopiero później systematyczna. Hossa. Ale czy tak będzie? Oczywiście warto analizować dane na bieżąco, czyli na przykład decyzje Fedu, również decyzje dotyczące informacje dotyczące inflacji, stóp procentowych właśnie, czyli Fed, no i przede wszystkim dane on-chain, na przykład rezerwy bitcoina na giełdach spotowych. Ale tutaj kilka takich tweetów na zakończenie. I wish, czyli Marzył. Szkoda, że nie trzymałem moich 1700 bitcoinów, czyli I wish I had kept my 1700 BTC po cenie 0,06, czyli 6 centów, że sprzedałem. Szkoda, że sprzedałem je po cenie 6 centów zamiast sprzedać je później po cenie. Zamiast sprzedać je później po cenie 8 dolarów, czyli szkoda, że sprzedaje je po cenie 30 centów, zamiast je sprzedać je później po cenie 8 dolarów. Kiedy to napisał ten pan? Ten pan to napisał 17 maja 2011 roku, czyli 12 lat temu. Natomiast Bitcoin wdrapuje się, wdrapuje 100 dolarów, 20 tysięcy dolarów, 69 000 dolarów, potem spadek. I tutaj widzimy taki mem do jednego miliona dolarów. Ale dlaczego bitcoin miałby rosnąć do 1 miliona dolarów, a nie na przykład, tak jak te niektóre analizy wskazują, mogłoby być teraz inaczej, bitcoin mógłby spadać, w zasadzie bitcoin mógłby oscylować pomiędzy 20 albo 16 tysięcy dolarów, albo 13 tysięcy dolarów i już przez długi czas w ogóle nie rosnąć w stosunku do innych rynków? Dlaczego bitcoin miałby w ogóle w stosunku do innych rynków rosnąć? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać na samym początku. To je zadajemy na końcu. No i właśnie to mówią hajterzy, a nie tylko hejterzy, tylko po prostu sceptycy, czyli mówią: "Nie ma powodu po to, żeby Bitcoin rosnął. To jest tylko spekulacja, spekulacja." No właśnie. Czy to jest spekulacja? No i czytamy. Ten pan użył Bitcoina do tego, żeby kupić dwie pizze, zapłacić za tym Bitcoinem za dwie pizze. Kolejny pan użył Bitcoina do tego, żeby przyjąć dotację po tym jak bank zamknął jego konto bankowe. Na przykład w Kanadzie tak było. Kolejny pan e, użył bitcoina do tego, żeby wysłać z zagranicy pieniądze do swojej rodziny. No to, są, to jest przykład na przykład Salwadoru, gdzie y, obywatele Salwadoru, 25% obywateli Salwadoru, pracuje za granicą pod, i wysyła swoim rodzinom pieniądze w dolarach, i teraz mają możliwość wysyłania im w bitcoinie, nie płacąc prowizji ogromnych dla pośredników. Kolejny pan używa bitcoina do tego, żeby oszczędzać jego pieniądze, ponieważ w jego kraju waluta jest bardzo niestabilna. I to na przykład może być przykład Turcji, gdzie waluta spadła 30 czy tam więcej jeszcze procent w ciągu ostatniego roku w stosunku do dolara. Natomiast kolejny pan używa bitcoina do tego, żeby uciec z krajów, który jest otoczony wojną. I w ten sposób przenosi swój majątek, ponieważ nie może przenieść przez granicę swojego majątku dolarów, złota, domu. Natomiast może to wszystko sprzedać w tamtym kraju i przejść przez granicę, mając swoje bitcoiny po prostu w głowie. I przykładem na to idealnym jest Ukraina, gdzie znamy wiele przykładów, gdzie w tym, w poprzednim roku. Ukraińscy obywatele wyjeżdżali z Ukrainy trzymając swoje Bitcoiny po prostu w głowie i mając do nich dostęp już w Polsce, nie, nie musząc zostawiać swojego majątku, czyli móc przenieść swój majątek za kraju otoczonego wojną w bezpieczne miejsce. To są wszystko praktyczne przykłady, natomiast ludzie, oczywiście ci, którzy nie znają tematu, tylko widzą Bitcoina jako tylko świece czerwone albo zielone, zawsze będą mówić, że to jest tylko spekulacja. Natomiast to są przykłady na to, dlaczego bitcoin w długim terminie ma prawo rosnąć, rosnąć i rosnąć, ponieważ jego adopcja, ponieważ coraz więcej ludzi będzie chciało, będzie potrzebowało go w tych celach używać. Zgadzacie się ze mną, czy nie? A na samym końcu, końcu praca, jeżeli uwielbiacie ten kanał i Max Data App, to koniecznie odezwijcie się, jeżeli jesteście deweloperami IT, full stack, DevOpsami i innymi, Sieci neuronowe i masa, masa innych ciekawych technologii. Odzywajcie się. Dodatkowo, jeżeli chcecie pracować w Max Data App jako analitycy rynku kryptowalut, to również jest dla Was możliwość pracy, jeżeli jeste, jesteście użytkownikami Lifetime Tier 3. A i na samym końcu wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!